Nazywam się Bogusław Daszkiewicz. Urodziłem się w roku 1956 w Gdańsku. No, jako typowy powojenny gdańszczanin, czyli mama urodzona w obecnym województwie białostockim, a tata w Małodecznie, czyli po prostu za Bugiem. No, dziwna sprawa z tatem była, bo zawsze w dowodzie miał, jak miał pochodzenie polskie, pochodzenie polskie, obywatelstwo polskie, ale data, miejsce urodzenia Małodeczno, ZSSR. Zawsze mnie to dziwiło, no ale co, takie czasy były. No, mieszkaliśmy na Kartuskiej pod 108, oczywiście tam jak to po wojnie, na wspólnym mieszkaniu. W mieszkaniu tam był tam taki lokator, pan Izbicki. On miał duży pokój, chyba prawie 20-metrowy, a my z rodziną, znaczy z rodzicami, z siostrą, na takim niecało 10-metrowym pokoju, 4 osoby. No to tutaj na Biskupią się przeprowadziłem w 1963 roku. No jak tu się wprowadziłem, wiadomo, to jeszcze obcy, to jeszcze z Menonitów, to na początku koledzy tak na mnie trochę krzywo patrzeli, no ale życie mi, jak to mówią, w wojsku uratował taki kolega, mieszkał o 4 lata starszy ode mnie, w drugiej klatce, Wiesiu Nowak. Jego to cała Biskupia znała. On był tam fanem żużla, boksu. Na te tematy to on mógł godzinami rozmawiać. No i także on był 4 lata starszy, a byliśmy z jednego podwórka. To czyli jakbym miałbym powiedzieć, jakby teraz, w tych czasach, jakbym był pod jego ochroną. Rodzice byli stoczniowcami. Matka pracowała w stoczni, ojciec w Gdańskiej, ojciec w tym w remontówce, nie? No podobno był takim super elektrykiem, takżeśmy dostali taką klitkę tutaj na Menonitów. Na Menonitów to był, ile tam, mieszkanie miało 32 metry kwadratowe, duży pokój 18, mały niecały 10. Rodzice w tym dużym pokoju spali. To mieszkanie było bez przedpokoju, także jak się wchodziło do tego dużego pokoju, potem do małego, tam do kuchni, z kuchni do łazienki. No i ja się z siostrą wychowywałem na niecałych 10 metrach. No, siostra 2 lata starsza. No to jak się przeprowadziliśmy, to dojeżdżałem jeszcze, przeszło pół roku na Kartuską, do 12. A tam kończyłem pierwszą klasę. Tutaj otworzyli wtedy w 60 chyba, w czwartym roku 21, to tutaj zacząłem chodzić do 21. No, od drugiej klasy podstawowej, no, ale od początku szkoły. Jakby budowali tą, oddali szkołę, to kości się walały. I my jako dzieciaki, ja już w drugiej klasie szkoły podstawowej, to ile miałem, no to 8 lat niecałe. No to, no, to braliśmy od pana Jakubowskiego, wtedy woźnego. Wydawał nam taczki, grabie, łopaty. Myśmy grabili te kości, myśmy wywozili tam za płot, tam już chyba płot stał i tego, nie? No tam nie, no. Trochę teraz to tragicznie wygląda, bo żeśmy i tam, no bo po prostu to dla nas, nam wmawiali, że to były po niemiecki cmentarz. No i żeśmy tych kości, no, jakoś bez szacunku to robili, no ale co to się, 8-letni dzieciak czy tego, nie, to wiadomo. Jak pamiętam, to już pomniki nie stały. Żaden pomnik tam nie stał, tylko wszystko było porozbijane po tego, nie. To myślę, że tam po prostu za dużo tego nie było, tam chyba brali tam do tego gdzieś tam może tam jakiś budów, czy tam przerabiali na inne. Także tego, tylko, także pamiętam tylko szczątki pomników, nie, to już nie. No w tej szkole, no nauczyciele jak nauczyciele byli. Pana Marchewkę pamiętam, taki nauczyciel, taką miał twarz zbliżoną, taką podobno, taką trójkątną, podobną do marchewki. A szczególnie jego wskaźnik pamiętam, on geografii uczył i zawsze chodził z takim wskaźnikiem, takim wystruganym, takim do jego ręki, jakiegoś tam drzewa bukowego czy dębowego. No i okładał nas tym wskaźnikiem. No miałem taką panią Zatorską w piątej klasie, to jak wykład nam zrobiła o początku II wojny światowej, że nasi żołnierze byli łani, byli źle wyszkoleni, tylko za panienkami chodzili, się oglądali. Po prostu, jak powiedziałem to ojcu, to z chałupy musiałem uciekać,
bo ojciec zapasał od razu. Złapał i żebym taki głupot nie gadał. No. To też po prostu błąd ojca, bo mi tego wszystkiego nie wytłumaczył, bo się bał. No. Przecież ludzie wtedy, pamiętam, to i koledzy opowiadali, że nasi ojcowie to wolnej Europy pod kołdrami słuchali, nie? No. No potem, ale to mnie zaciekawiło, no to, bo jeżeli w szkole uczą takich rzeczy, że nasi ułani byli tacy do niczego, nie obrażając ułanów, no to się zacząłem interesować. No to do wieku w podstawówce już doszedłem, że jednak, bo tam taka sąsiadka pani Olszewska dała mi książkę o Katyniu, wydanie londyńskie 46, to potem z Wieśkiem Nowakiem żeśmy się zaczęli Stalinem interesować, nie od tej dobrej strony, nie, bo no i to tak po prostu przez to, że ich przez te ich nauczanie po prostu to przynosiło efekty, ale odwrotne, do zamierzonych, tak? No i co, tu żeśmy po szkole, dużo czasu było, no to żeśmy figlowali, jak to młode, no wtedy młode dzieci, no młode chłopaki. No zabawek to za dużo to my nie mieliśmy. Jakieś tam misie, tam jeszcze z tamtego, jakiś samochodzik, przeważnie rozwalający się. No to żeśmy różne zabawy wymyśleli. To jak któryś złapał tam koło od roweru, szprychy się wycięło, kawałek patyka i bez opony, bez dętki się jeździło, turlało się po tej biskupiej. Te koło do roweru, potem jakiś ktoś tam skombinował oponę od wózka, to się tam, te dziecinnego, to się też tam latało i się tam popychało. No tak jak zabawa była, no to tutaj z kolei pamiętam jak czwórkę remontowali, przeprowadzali kapitalny remont. No to żeśmy brali, to się przecież walało praktycznie, listy podłogowe, takie szerokie były. Żeśmy szczudła robili, pół biskupi na tych szczudłach biegało. Była wymiana instalacji elektrycznej, ta instalacja była tam, to się mówiło, po niemiecku, przecież to nie było wszystko zgodnie z prawdą. To była tak natynkowa, to takie kołki były mocujące, te kwadratowe. One miały, to się odbijało w kawałek klocka. One miały dziurki tam z gwintem, zapałki się łupało, papiaka, no i o ścianę ich strzelało. Nam się podobało wszystko, co hałas robiło. Tutaj, gdzie na Ruszewicze mieszkali, gdzie tutaj, w tym piętrowym, nie pamiętam numeru, to kiedyś taka tam, też coś tam chyba remontowali, to mieli wytwornicę z karbidem. No to my żeśmy tam im tamten, zresztą to zawsze w tej wytwornicy zostawało, to żeśmy tam im podbierali ten karbid, brało się, przynosiło puszkę wtedy od kawy Marago, dziurkę się robiło, rzucało się karbid, pluło się, odpalało, nie, z tyłu, to tam się przykładało zapałkę do tej dziurki, no ładnie strzelało. Dziwne, że ci lokatorzy tutaj nie protestowali, bo to wiecznie coś tam musiało wybuchać. No i lubiliśmy dym. To żeśmy jakiegoś tam, któraś z naszych sióstr miała lalkę, to brało się lalkę, kruszyło do pudełka od zapałek i hajda, biskupia za takie parę pudełek tych lalek. Cała biskupia zadymiona. To nawet kiedyś tutaj takie ładne pod każdą klatką numery takie półokrągłe powiesili. Żeśmy wyczuli, że to ten sam plastyk, no to też żeśmy go spalili. No u pana Płatka to żeśmy się na koniec roku, żeśmy się w korki do strzelania zaopatrywali. Korek kosztował 50 groszy sztuka. Także w opakowaniu było 25 sztuk, to 12,50 kosztował i korkowiec. No i tak już się w grudniu zaczynała strzelanina z tych korków. No, była to kosztowna impreza, no ale tam żeśmy chodzili, butelki żeśmy zbierali, gdzie tam pili nad Radunią, koło czołgu, to zawsze parę butelek się zebrało i jakoś się uzbierało, tam rodzice tam nie byli za szczerzy, tam, żeby nam tam, na nas tam tego rozpieszczać pieniędzmi. No, oprócz tego przed panem Płatkiem, to była taka tutaj już na rogu,
taka zielona budka, to państwo Kowalkę prowadzili, starsi ludzie. No ja tam do niej chodziłem, bo miałem bliżej, bo tam potem w suterenie był, to ten pan jak tam, nie pamiętam jak on się nazywał, ale on był po prostu no, taki niesympatyczny, nie? No, nie miał podejścia do dzieciaków, nie, po prostu, i żeśmy go nie lubili. Też żeśmy mu potrafili się psocić, tam tego kopciucha, tego z tej lalki zrzucić tam tego, no ale tam jak tak. Potem pan Kowalkę tutaj się przeniósł, vis-a-vis, tutaj tam, kiedy poprzednio była administracja, tam się tam płaciło za czynsz. Potem no, państwo Kowalkę przejęli. No to ile to pokoleń do naszej tutaj spółdzielni na rogu chodziło, to już trudno policzyć. Wtedy też, pamiętam, drops kosztował 40 groszy. No 40 groszy to był majątek. A potem weszły takie w modę już potem pod koniec szkoły podstawowej takie draże. Czekoladowe były owocowe, takie puste. Się nam trzeba było tego dwa otworki nastawić, także tego się wysypywało. Też dużo hałasu robiło. No, szczególnie jak do teatru, czy do jakiegoś opery, czy tam do mnie, to się na balkonie siadało i się sypało na widownię. Radunia to była nasza. Chodziliśmy po Raduni, raki żeśmy łapali. Jadalne były. Ryby żeśmy łapali tutaj, gdzie tutaj za kościołem taki stoi czerwony dąb. To była taka piękna łacha, tam nie było zaśmiecone, nie było kamieni. Piasek jeszcze, pamiętał czasy przedwojenne albo wojenne, jak była Radunia wysypywana. To tam kiełbie żeśmy łapali. No, oczywiście bez jakiejś tam karty wędkarskiej, kto na to zwraca uwagę. No w tej Raduni, no i żeśmy trapy budowali, żeśmy tam... Przeważnie tym się kończyło, że każdy miał dziurę w nodze, nie w stopie, bo to tam wiadomo, jak tam dzieciaki się biorą za stolarkę. No tak, ale no, żeśmy traktowali jako zabawę. No to się na łyżwach jeździło, to się lód zarwał, albo na sankach się zjeżdżało tutaj ze stoku koło płotu szkolnego i tam był taki mostek, żeśmy mówili mostek kapitański. To tam się jak nie wycelował na ten mostek, nie wjechał, to do Raduni zjechał. No ale wtedy co? Trzeba było tak robić, żeby rodzicom się nie pokazywać mokrym. No bo jak się mokry pokazał, to do ojca dostał, a czemu żeś się zmoczył, nie? No. A przecież wypadki się zawsze zdarzały, tak? Tu zawsze były wojny. Ja to jest z racji, że tu mieszkałem na Menonitów, miałem tutaj kolegów w pobliżu, to albo ze Stokiem żeśmy walczyli, albo z Górną Biskupią. To polegało na tym, w tym czasie budowali te trzy biurowce tutaj na Stoku. Mówili na te trzy bloki z białej cegły biurowce. Ta budowa była otoczona, to były takie segmenty, one były z sośniaków. Takich nie za dużych, to były pozbijane w takie segmenty, tam przybijane do słupów. My wyrywali kawałki, co nam do ręki pasowały. To taka maczuga wychodziła z tego, bo z tymi sękami. Od mamy się pożyczało, tylko mama potem siedziła, taka pogięta. Pokrywkę od tych kotłów. Wtedy mamy bieliznę gotowały. I to jako tarcze służyło. No, różnie z tym bywało, jakoś nikt nie wylądował w szpitalu z rozciętą głową czy coś. Każdy wtedy miał proces chłopaków. Na początku to się były wentylki takie do rowerów. Się pompy tam się ucinało z takiego tam, nie wiem, tam 30 centymetrów. No i chodziliśmy na strzelnicę tą milicyjną. Żeśmy zbierali, mówiliśmy na to czubki, pociski od tam, od tetetki, czy od tego czaka, tam gdzie na tych pistoletów milicyjnych. Myśmy to rozkopywali, te kolochwyty i żeśmy wybierali te jak to tam mówiliśmy, czubki i do pracy pasowały. Nie wiem, jak nam się udawało, ale ja te bunkry to zwiedzałem. Mnie chyba jeszcze 10 lat nie miałem. Myśmy tam
tam były dostępne wtedy, właściwie dostępne. No nie były dostępne, bo to teren był jednak ogrodzony, warta chodziła, ale żeśmy się jako dzieciaki tam przemycili. No to w jednym bunkrze, znalazłem pół granata. To bez żadnego trotylu, bez środka. No to wziąłem kawałek korka od butelki, pomalowałem na czarno ołówkiem, pętelkę zrobiłem z jakiegoś drutu, jakiś tam kawałek sznurka. No w kieszeni wsadziłem, pół akurat było, pół to wystawało z kieszeni. Chłopaków straszyłem granatem. No to potem go chyba za 10 zł sprzedałem, to też były duże pieniądze. Jak człowiek poszedł do ponadpodstawowej, to się trochę zmieniło, bo to już takich psich figli się nie robiło. Przed stanem wojennym mieliśmy drukarnię WC2, nie? On tam pracował. I mieliśmy drukarnię czcionkową. No i stan wojenny i się robiło, nie? Coś tam zarząd regionu zawsze zlecił. I żeśmy drukowali, nie? Myśmy mieli nazwę, czasopisma Solidarność 82. Gazety, no i chyba żeśmy 10 nakładów wydali. I tą drukarnię ewakuowali w najgorsze miejsce. On mieszkał na ostatnim piętrze, na stoku. I żeśmy u niego drukowali. Strasznie nerwowo było, nie? No drukarnia była u Leszka Drogosza. Nie pamiętam, jaki to numer. Był mieszkania, ale na stoku. Tam potem mieszkał tam w piwnicy. Stamtąd żeśmy przerzucili do Stacha Knatyka. Ja częściowo tam kiedyś potem musieliśmy do jakichś czasów tylko przechować, żeśmy nie drukowali u Jarka Turanta. I potem wylądowała do Marka Szpaka na Leningradzką i w końcu wylądowała na Rokossowskiego. Teraźniejsza Rzeczpospolita, nie? I tam była wpadka. No a chłopaki nam pomagali, bo papier organizowali, coś tam przewieźć to. I Stachu Chnatyk, i Lechu Pawluk, i jego brat Krzychu, jak mówiłem, Roman Jagacki, Jarek Turant. Także po prostu tego złomu było, jak SB zważyło, to było 80 kg. To była pierwsza wpadka, potem Rysiu wyszedł. Potem żeśmy drugą wpadkę mieli, no to mnie zamknęli na rok. To potem mieli do mnie pretensje, że jak na biskupie by drukarnia była, to by nie wpadła. No to przecież Służba Bezpieczeństwa to miała zawsze swoich, nie? Żeśmy pojechali do Gdańska na zadymę, nie? Bo tam już zadyma była, nie wiadomo co to zadymy, nie? Żeśmy rzucali w zamowców w okolicach Mariackiego. No fajno było, to znaczy się dowiedziałem w klatce, bo mnie zamowcy gonili. Przy Szerokiej taki park jest, tam była na rogu taka marysieńka i tam nas odgonili, jako się zaplątałem. Mnie gonili zamowcy. Prawdopodobnie jednego się przewrócił, to po nim przeleciałem. Potem wyszła historia, że ja skopałem zamowca, nie? Chłopaki mi mówili, któryś to widział, nie? Ale to po prostu gonili mnie, to trzeba było uciekać, żeby się nie dało złapać, bo tam ścieżkę zdrowia przejść. No i tutaj się rozgrywała akcja na Biskupiej. Tuniskę milicyjną chłopaki spalili. No dużo chłopaków paliło. Cała Biskupia. A ukarali tylko Bogdana Skrzypniaka i Ryśka Pazdeja. Chyba po pół roku siedzieli, potem teraz ostatnio Bogdan Skrzypniak dostał Krzyż Wolności i Solidarności. Rysiek Pazdej nie żyje. No, ja tu każdy kamień znałem. Nie było tutaj na Biskupiej i na Stoku większości mieszkań, to mało bloków jest, w którym ja nie byłem u kogoś. Miałem kolegów, to się do szkoły chodziło, to znaczy w jednym mieszkaniu, w jakiejś w klatce, nie? Nieraz i więcej, nie? Bo przecież to nie wiem jak w innych dzielnicach, ale
tutaj dzieciaki no, przeważnie biegały samopas, chociaż z kluczem na szyi to się czyta, że to wszędzie się mówi z tego, nie? Ale tutaj na biskupiej to było normalne, że wisiała kartka, babcia jak była w domu, wyszła, nie? Zostawiała klucz pod wycieraczką, jeszcze kartkę na klamce zostawiała, wnusiu klucz pod wycieraczką, czy synu klucz pod wycieraczką. I tak po prostu nie było, żeby tam ktoś to wykorzystywał. A w połowie, jakby połowę wycieraczek podniósł, to tam przeważnie były klucze. No ale to po prostu była taka zasada, na swojego gniazda się nie robi, nie? I się na mnie słyszało jakieś tam łamania, więc to wszyscy tam jedną widę, prawie tam, można powiedzieć, tam klepali, tak, co to było. No. I także no, ciągnie. No ale ciągnie, no. Niedawno wszedłem na tego Facebooka, bo nie chciałem mi ze względu na pracę tam. No i znalazłem kolegę ze szkoły. No to niedawno żeśmy się widzieli, znaczy niedawno, 50 lat. No to miło było na Messengerze, nie? Pogadać chwilę tego, czy zdziwiony. No to jak to już się kogoś z biskupiej widzi, co człowiek kupę lat nie widział, to wiesz, to naprawdę to jest, człowiek jest zadowolony, nie? A już takich ludzi mało. No te dziewuchy wszystkie się zakamuflowały. Nazwiska pozmieniały. No, zobaczymy, jak będzie biskupia wyglądała po rewitalizacji. Tylko, że to będzie nie to chyba, bo dużo mieszkańców powrzucają. Przecież jak będą kapitalne remonty, to przecież nie można mieszkańców we wszystkich remontach trzymać. To nie wiadomo, czy to wrócą, ale jak to podniosą standard, to wątpię. Tylko z naszej biskupią chałupy zostaną.